Bo możemy dyskutować o tym, co będzie za 10, 20, 30 lat, ale może się okazać, że możemy nie dotrwać z naszym sektorem ciepłowniczym do tego czasu. Dopóki nie mamy zbudowanej alternatywy, tak długo nie możemy wyłączać istniejących źródeł, ani nawet prognozować ich wyłączenia. Całkowite odejście od paliw kopalnych jako paliwa dla stabilnych źródeł wytwarzania ciepła systemowego w najbliższych latach jest obiektywnie niemożliwe. Duży operator, który jest odpowiedzialny za zapewnienie kilkudziesięciu tysiącom, czy może nawet setkom tysięcy, Mieszkańców, bo to mówię tylko jawożnie, ale to jest szerzej operator. Mówi o tym, że on nie będzie w stanie dostarczyć ciepła od 2026 roku. I teraz dlaczego nie będzie w stanie? Bo to jest kluczowa kwestia. Zetino Wrocław, spółka komunalna, spółka, której właścicielem jest miasto, która również nie była w stanie rozliczyć uprawnień do emisji CO2 w roku 2023, co zrobiła? Wzięła kredyt w banku, żeby pokryć koszt w postaci uprawnień do emisji. Czyli przyszła do swojej mamy, czyli gminy. I powiedziała, droga mamo, mam problem. Mama powiedziała, nie mam ci czego dać, ale mogę ci pomóc, bo ja jestem wiarygodna dla banku i jak ci poręczę, to dostaniesz kredyt. No i tak się to wydarzyło. I tym kredytem udało się ten problem zażegnać. Natomiast tak na marginesie, czy to o to chodzi, żeby brać kredyt na uprawnienia do emisji, gdzie ten system miał motywować i dawać paliwo do transformacji? Chyba odpowiedź jest oczywista. Przez 22 lata w Unii Europejskiej udało się w wyniku potężnego wysiłku ograniczyć emisję o 0,9 miliarda ton, co jest dość dużą wysiłkiem, bo jest to prawie 30%. Natomiast okazuje się, że w tym samym okresie na świecie łączna emisja wzrosła o 12,3 miliarda ton. Tu, szanowni państwo, pozostawiam państwa uwadze, i Państwa ocenie, czy ten ogromny wysiłek z perspektywy celu, jakim jest ograniczenie emisji światowej, przecież nie europejskiej, miał jakiś sens. Inny przykład. Chiny. Odwołujemy się często do, do Chin. Bardzo często słyszymy takie argumenty, że Chiny inwestują bardzo w odnawialne źródła energii i to jest prawda, inwestują. Natomiast to jest tylko część prawdy. Prawda pełna jest taka, że Chiny inwestują w każde źródło wytwarzania energii bo tej energii potrzebują jak najwięcej i wiedzą, że ile by nie wytworzyli energii, to ją zagospodarują. Mają pewną mądrość i patrzą daleko, jak to Chiny. I teraz, szanowni państwo, na dowód tego, żeby nie być gołosłownym, jeden, jedne z danych. W roku 23 rząd chiński zatwierdził zwiększenie, czyli dodatkowe moce z konwencjonalnych Elektrowni węglowych o 114 gigawatów moc zainstalowana. Dla porównania polskie elektrownie węglowe to jest 327 gW mocy zainstalowana. Nawet jeżeli mamy diagnozę dobrą, nawet jeżeli się zgodzimy, że należy podejmować działania na celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla. I nawet jeżeli chcemy takie działania podejmować, to jeżeli diagnoza jest dobra, to się jeszcze może okazać, że sposób leczenia jest niewłaściwy. Nawet przy dobrej diagnozie można zastosować sposób leczenia, który doprowadzi do zgonu pacjenta. Jest tak jak wspólnym kawale operacja się udała tylko pacja zmarł. Żeby tak nie było w naszym sektorze ciepłowniczym. 5 tysięcy mieszkań w Sosnowcu brakowało ciepła przez 3 dni przy temperaturze 2 stopnie. Taka była sytuacja. Co się działo? Sztaby kryzysowe zorganizowane przez pana prezydenta Chęcińskiego, żeby znaleźć sytuację. TVP3 Katowice nagrywa filmy, jak samotnie matka wychowująca dziecko karmi zupą dziecko ubrane w czapce w zimnym mieszkaniu. Mówimy o takim sytuacji. Większość polskich ciepłowni, elektrociepłowni jest zasilana w paliwa kopalne, głównie jest to węgiel kamienny. W ostatnim czasie odnotowaliśmy bardzo niepokojące sygnały związane z, z tym, że zostały na podmioty, które nie Zakupiły w terminie uprawnień do emisji, zostały nałożone wielomilionowe kary sięgające kilkudziesięciu, a nawet kilkuset milionów złotych. To może skutkować upadkiem całego sektora i brakiem możliwości dostawy ciepła do ponad połowy polskich obywateli. Dziękuję, przewodniczący, panie przewodniczący, dziękuję państwu. Czekam aż się prezentacja wyświetli, natomiast ja w tak zwanym międzyczasie chciałbym podziękować za to zaproszenie. Bo dyskusja na temat transformacji dzisiaj, ona najczęściej jest ograniczona do energii elektrycznej. No jeżeli weźmiemy sobie, poczytamy media, czy posłuchamy telewizji, to głównie mówimy o, media, o transformacji energii elektrycznej. Bardzo mało dyskutuje się na temat energii cieplnej. A jak się za chwilę okaże, i Państwo to zobaczycie na, na tej prezentacji, która mam nadzieję zaraz się otworzy, transformacja sektora ciepłowniczego jest o wiele trudniejsza i ma wiele więcej wyzwań. Z jednego prostego powodu. Ciepła nie da się przesyłać na duże odległości. Ciepło zawsze będziemy, czy nam się to podoba, czy nie, wytwarzać lokalnie. I jest maksymalna granica długości nitki ciepłowniczej. Oczywiście, wraz z rozwojem sieci ona się wydłuża, ale tak czy siak są pewne granice, bo ciepło, mówiąc, wprost stygnie. I mamy zbyt duże straty, żeby przesyłać je na bardzo duże odległości. Dlatego y, m, dlatego ta dyskusja jest bardzo ważna w tym kontekście. I jest trudniejsza przez to, dlatego że musi być struktura wytwarzania ciepła o wiele bardziej rozproszona. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, szanowni państwo, i ja się bardziej będę skupiał na, na tym, co jest tu i teraz, bo Oczywiście dyskusja na temat, jak ma wyglądać sektor w przyszłości, jest bardzo ważna i ona jest konieczna, i musimy ją prowadzić. Natomiast nie możemy zapominać w, trak w trakcie tej dyskusji o tym, jakie wyzwania mamy dnia dzisiejszego, bo możemy dyskutować o tym, co będzie za 10, 20, 30 lat, ale może się okazać, że możemy nie dotrwać z naszym sektorem ciepowniczym do tego czasu. Jak mówi ludowe przysłowie, myślał kogo o niedzieli, a w sobotę łeb ucieli, to żeby takiej sytuacji tutaj nie było. I za chwilę Państwu na prezentacji chcemy pokazać na liczbach właśnie, przed jakimi wyzwaniami sektor stoi tu i teraz i jakie zagrożenia są dla sektoru nie za 10 lat, nie za 20, tylko w tym albo i w przyszłym roku, i co trzeba podjąć, jakie pilne działania trzeba podjąć, aby sprostać tym wyzwaniom, aby doczekać, aż te wszystkie nowe inwestycje będą realizowane. Jak Państwo wiecie, nie trzeba być jakby Sherlockiem Holmesem, to jest dość logiczne, że aby mówić o odpowiedzialnym, odpowiedzialnej transformacji, jedną z form, czy jeden z wymiarów tej odpowiedzialności jest to, że dopóki nie mamy zbudowanej alternatywy, tak długo nie możemy wyłączać istniejących źródeł, ani nawet prognozować ich wyłączenia. Musimy najpierw mieć pewność i wiedzieć, co chcemy zrobić, kiedy to zrobimy, zaplanować rozsądną mapę dojścia do celu. Dopiero potem możemy ingerować w bieżące, w bieżące źródła i planować ich wyłączanie chociażby. Więc w tej prezentacji już państwu mamy ją, więc już zaczynamy. Pokażę państwu właśnie sytuację bieżącą. Nie jest to dyskusja o tym, co będzie za 10-20 lat, tylko dyskusja o problemach i zagrożeniach, które są tu i teraz bym prosił o kolejny slajd, bo tu pilot też nie, nie działa. O, teraz zadziałał, może dobrze szybko, część pierwsza, czyli rola systemu ciepła w bezpieczeństwie energetycznym Polski dla zapewnienia. Szanowni Państwo, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w ostatnim badaniu rok, według stanu na rok 2021 ponad połowa społeczeństwa polskiego była ogrzewana przez ciepło systemowe, czyli nie miała własnego pieca w domu, tylko te ciepło do, tego, do ich mieszkań było dostarczane właśnie przez ciepłownię czy elektrociepłownię. Jednak też jeszcze uwaga, w 2018 roku było to 44% według Danych gus -u. To pokazuje, że przez 3 lata procent osób korzystających z ciepła systemowego wzrósł o 10%. Wzrost jest imponujący. Ten wzrost już nie jest tak dynamiczny, bo mamy szczątkowe dane, nie ma tego badania GUS-u. GUS będzie to dopiero w przyszłym roku publikuje najnowsze dane. Ale szacuje się, że około 54-56% społeczeństwa dzisiaj korzysta z ciepła systemowego. 25,5 tysiąca to jest długość według tego raportu sieci ciepłowniczych, długość rur, mówiąc innymi słowy. I co pokazuje na przykład, jaki to ma wpływ? A jeszcze 96% jest zlokalizowana w miastach tej, tej sieci ciepłowniczej. To też pokazuje pewną strukturę wytwórczą. I teraz, Szanowni Państwo, jeżeli mamy taką długość rur, to gdybyśmy chcieli na przykład przechodzić na źródła wytwarzania, które będą produkowały tak zwane ciepło niskotemperaturowe, to nam to pokazuje, jaką mamy skalę zmian inwestycji. To jest bardzo ciekawy slajd, bo on pokazuje, jak nasz sektor ciepłowniczy wygląda na tle Unii Europejskiej. Te kraje, które są na niebiesko, to są kraje, których ciepło systemowe to jest do 10%. Kraje na zielono między 10 a 50, a kraje na żółto to są kraje powyżej 50%. Jak Państwo widzicie, z dużych krajów europejskich, jeśli chodzi o liczebność, właściwie Polska jest jedynym takim krajem. No i tutaj dochodzimy do kluczowych pierwszych konstatacji, a mianowicie jaka jest struktura paliwowa dla produkcji ciepła. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, który co roku publikuje takie sprawozdanie, które się nazywa Energetyka Ciepna w Liczbach, ostatnie jest za 2022 rok, na 2023 czekamy jeszcze, z tego opracowania wynika, że 82% ciepła systemowego było wytworzone w oparciu o paliwa kopalne. 12% jest to OZE, przy czym w ramach OZE istotne, istotną część zajmuje tak zwana zrębka drzewna, która według przynajmniej publicznych wypowiedzi przedstawicieli resortu klimatu i środowiska też ma nie być uznana niedługo jako OZE. To by oznaczało, że jeżeli tak zrobimy, to żeby całkowicie odejść od paliw kopalnych, musimy zreformować prawie 90% źródeł wytwarzania zmienić na inne paliwo. To pokazuje skalę tego wyzwania. I teraz, szanowni Państwo, jeżeli popatrzymy na rolę paliw kopalnych w sektorze ciepłowniczym i uwzględnimy po pierwsze skalę rolę ciepła systemowego, czyli ponad 50%, 56% społeczeństwa. Strukturę i charakterystykę istniejących sieci ciepłowniczych. Po drugie, strukturę i charakterystykę istniejących stabilnych, podkreślam, źródeł wytwarzania ciepła. Po trzecie, dostępność surowców energetycznych, bo my możemy oczywiście sobie... Dowolne źródło wymyśleć, tylko jeszcze musimy być pewni, że będziemy w stanie zasilić te, te źródła w paliwo odpowiednie. E, aktualną sytuację geopolityczną, która przecież wpływa na dostępność surowców energetycznych, o czym się przekonaliśmy w 2022 roku bardzo boleśnie. Dalej skalę kosztów ewentualnych inwestycji w zmianę oraz znaczenie ciepła systemowego dla odporności państwa. Przecież mówimy o tym, że. E, Istnieje potencjalne poważne ryzyko wybuchu jakiegoś konfliktu, czy to hybrydowego, czy to kinetycznego, ale przede wszystkim, jeszcze ostatni element konieczność zapewnienia ciągłości dostaw to to prowadzi, analiza tych wszystkich obszarów prowadzi do jednego wniosku. Całkowite odejście od paliw kopalnych jako paliwa dla stabilnych źródeł wytwarzania ciepła systemowego w najbliższych latach jest obiektywnie niemożliwe. Nie da się zastąpić. Patrząc w całość, oczywiście, jednostkowo, tak jak mieliśmy przykład poprzedni, w małych miejscowościach czy w poszczególnych systemach jest to możliwe, da się jedno źródło zastąpić innym, ale jeżeli patrzymy na sektor jako całość tak holistycznie, to jest to obiektywnie niemożliwe. I to nie jest, Szanowni Państwo, tylko stanowisko stowarzyszenia, które reprezentuję, ale co istotne, podobne stanowisko wyraziła w lipcu 24 roku tego roku Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach, która również przeanalizowała sytuację ciepownictwa i również w swoim stanowisku podkreślam jednogłośnym stanowisku, czyli mamy dla przypomnienia przedstawicieli rządu, przedstawicieli samorządu, wszystkich organizacji związkowych, reprezentatywnych i organizacji pracodawców i te gremium w Katowicach na poziomie województwa podjęło przyjęło jednogłośne stanowisko, gdzie potwierdza, iż do Dające się przewidzieć przyszłości, nie da się w całości odejść od paliw kopalnych. Podobne stanowisko wydał już trochę później, 29 października 2024 roku, inna Wojewódzka Rada Wielko Społecznego, tym razem w Lublinie. I teraz, Szanowni Państwo, skoro mamy taką sytuację, że ponad 50% społeczeństwa, czy 56% społeczeństwa, jest ogrzewanych, czyli ma zapewnione absolutnie fundamentalną potrzebę, jaką jest ciepło przez firmy wytwórcze, czyli inne podmioty zewnętrzne, to bardzo ważne z tej perspektywy i z perspektywy bezpieczeństwa kraju i stabilności dostaw jest kondycja podmiotów, które to wytwarzają, to ciepło, prawda? Więc zrobiliśmy taką analizę. Żeby zrobić to w miarę przekrojowo, wzięliśmy pod uwagę cztery podmioty. One mają różną strukturę właścicielską, różną strukturę wytwórczą, e, czyli są i kogeneracyjne i niekogeneracyjne i to są spółki miejskie i prywatne i to są spółki Pojedyncze i wchodzące w skład wielkiej grupy. Więc, żeby przekrajowo pokazać sytuację, wzięliśmy na, pod lupę te wszystkie podmioty. Tutaj mają Państwo wyciąg, może od razu przejść tutaj, z bilansu, ze sprawozdania finansowego z działalności spółki Tauron wytwarzanie, spółka akcyjna. Jest to podmiot, który ma, skupia sześć aktywów wytwórczych, w tym pięć działających. To są elektrownie i elektrociepłownie. I jak wynika z tych dokumentów w 2021 roku, czyli podkreślę przed wojną, bo oczywiście 2022 rok jest specyficzny. Ale w 2021 roku spółka Taurant Wytwarzanie odnotowała stratę w wysokości minus miliard 767 milionów złotych. Miliard 767 milionów złotych. A w 2022 minus miliard 600 milionów. Wskaźniki rentowności w tym okresie to były na poziomie minus 18 i minus 17%. To pokazuje, że ta spółka musiała produkować poniżej kosztów wytwarzania. Jaki jest tego skutek? Tutaj mają Państwo zdecydowaną wypowiedź rzecznika prasowego spółki Talon Wytwarzanie, pani Patrycji Hamery, która to wypowiedź jest z tego roku, ona jest ze stycznia 2024 roku. I ona dotyczy głośnej kwestii e, dotyczącej regionu, czyli, czyli Śląska, a mianowicie ograniczenia potencjalnego ograniczenia dostaw do Jawożna. Na dzisiaj, według stanowiska Taurunt Wytwarzanie, jawożno jest dla swoich mieszkańców bez ciepła w dużej części. Co pani Patrycja Hemera w tym stanowisku, w wypowiedzi prasowej, oficjalnej powiedziała? Powiedziała, że szacujemy, że w związku z koniecznością dostarczenia ciepła do jawożnickiej spółki ciepłowniczej, spółka będzie ponosiła w skali roku znaczące straty. Czyli potwierdza to, że wytwarzanie czy dostarczanie wiąże się z generowaniem strat. To znaczy, że wytwarzanie jest poniżej kosztów. Zgodnie z zasadami funkcjonowania spółek prawa handlowego, nie możemy planować długoterminowej pracy bloków, która byłaby nierentowna. Co jest oczywiste, bo spółka prawa handlowego ma swoje reżim prawny, w którym funkcjonuje. Dlatego, jak pani Patrycja podkreśla, poinformowaliśmy naszych klientów, czyli nie tylko spółkę jawożnicką, ale i innych, że nie będziemy mogli dostarczać ciepła od początku 2026 roku. Czyli, Szanowni Państwo, duży operator, który dostarcza. Jest odpowiedzialny za zapewnienie kilkudziesięciu tysiącom, czy może nawet setkom tysięcy mieszkańców, bo to mówimy tylko ale to jest szerzej operator. Mówi o tym, że on nie będzie w stanie dostarczyć ciepła od 2026 roku. I teraz dlaczego nie będzie w stanie? Bo to jest kluczowa kwestia. Jak pani Patrycja wskazuje dalej. Technicznie i eksploatacyjne nasze źródło jest i będzie gotowe do kontynuowania dostaw, czyli to nie jest problem techniczny, jednak bez wprowadzenia odpowiednich mechanizmów wsparcia jego praca nie mogła będzie być kontynuowana, bo nie jest rentowna, a spółka prawa handlowego nie może trwale przynosić straty. Jest to oczywiste. Inny przykład. To jest druga ze spółek, EC Benzin Wytwarzanie. Ona dzisiaj zajmuje, dzisiaj nazywa się EC Zagłębie Dąbrowskie. Tam nastąpiła zmiana właścicielska. Natomiast dane jeszcze są pod starym logo. To jest spółka, która zapewnia dostawy ciepła dla trzech dużych miast w Zagłębiu Dąbrowskim, czyli Sosnowca, Czeladzi i Dąbrowy. Będzina, przepraszam. Będzin, Sosnowiec i Czelać. Jak Państwo widzicie, nieprzerwanie od 18 roku w przypadku pełnej, pełnego regulowania wszystkich zobowiązań, w tym uprawnień do emisji, przynosiłaby trwałe straty. No, straty za 2022 rok to jest 150 milionów złotych, to jest połowa rocznych przychodów. To pokazuje skalę problemu. Innym podmiotem, bardzo też interesującym z perspektywy analizy rynku, jest Megatem Lublin, który to podmiot dzisiaj jest dokonał ogromnego wysiłku inwestycyjnego. Wykonał inwestycje w skali 250 milionów złotych, postawił nowe źródło biomasowe, zredukował spalanie węgla z 250 tysięcy ton do 30, tylko korzystając z tak zwanego źródła szczytowego w przypadku największego zapotrzebowania na energię cieplną, a mimo to za poszczególne lata dalej przynosi straty. Ale szanowni państwo, ktoś by powiedział tak, Jedna spółka, druga, trzecia, ale no cały sektor sobie jakoś radzi. No to spójrzmy na dane całego sektora. Energetyka ciepła w liczbach, wracamy ponownie do opracowania URE, pokazuje, że cały sektor patrząc łącznie, wszystkie elektrociepłownie i ciepłownie razem wzięte, od początku roku 2019 do 2022 nieprzerwanie są nierentowne. Nieprzerwanie nierentowne. A sytuacja jest szczególnie trudna i dramatyczna w przypadku ciepłowni kogeneracyjnych. Czyli tych, które wytwarzają zarówno ciepło, jak i energię elektryczną równocześnie z tego samego paliwa. Z perspektywy systemu, kogeneracja jest o wiele lepsza, jest o wiele bardziej pożądana, o wiele bardziej efektywna. A z perspektywy ekonomicznej, no Państwo sami możecie ocenić, jaka jest sytuacja. Rekordowy był rok 22, który oczywiście miał swoje anomalia no, wynikające z, z wojny, który przyniósł minus 38% dla wszystkich razem elektrociepłowni straty. To oznacza, że pewnie były takie, które miały zyski albo były na minimalnym plusie, ale były takie, gdzie straty były znacznie większe niż 38%, bo to mamy średnią. Więc to pokazuje, że to nie jest problem, to nie jest problem, to nie jest problem pojedynczy. To nie jest problem jednostkowy, tylko to jest problem o charakterze systemowym, bo gdyby jeden podmiot sobie nie radził z ekonomią, to można powiedzieć, że jest źle zarządzany. Ale jeżeli cały sektor razem wzięty przynosi stratę minus 38%, no to pokazuje, że mamy potężny problem systemowy, który jest niezwykle groźny. Do czego przejdziemy dalej. To teraz, jak to się dzieje? że te spółki, jak to się ładnie mówi, radzą sobie. Bo, bo pamiętam, że kiedy podawałem przykład benzina czy Megatemu, to, podawały, to były takie argumenty, że inni sobie radzą. No to jest pytanie, jak sobie radzą? Oczywista kwestia. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, sięgnęliśmy do sprawozdań finansowych poszczególnych podmiotów, tych, które przeanalizowaliśmy. Co pisze Tauron wytwarzanie? Tauron wytwarzanie pisze, że dzięki funkcjonowaniu w strukturach grupy Tauron, większej grupy, ma możliwość korzystania z usług Cash Pool, która jest mechanizmem wsparcia o charakterze krótkoterminowym. I tak dalej, i tak dalej. Co to oznacza tak na taki ludzki język? Czyli mamy spółkę córkę, która mówi do swojej matki: droga mamo, jestem biedna, nie mam za co zapłacić rachunków, pomóż. No i dobra mama, która ma akurat środki, wspiera 3 miliardy złotych przez dwa lata. To jest poziom wsparcia. 3 miliardy złotych. Inny przykład, Zino Wrocław. Spółka komunalna, spółka, której właścicielem jest miasto, która również nie była w stanie rozliczyć uprawnień do emisji CO2 w roku 2023, za 2022, co zrobiła? Wzięła kredyt w komercyjnym banku, w banku konkretnie Santander, jak Państwo to widzicie, na normalnych komercyjnych warunkach. Czyli wzięła kredyt w banku, żeby pokryć koszt w postaci uprawnień do emisji. Czyli przyszła do swojej mamy czyli gminy, i powiedziała, droga mamo, mam problem. Mama powiedziała, nie mam ci czego dać, ale mogę ci pomóc, bo ja jestem wiarygodna dla banku i jak ci poręczę, to, to dostaniesz kredyt. No i tak się to wydarzyło. Eee, I tym kredytem udało się ten problem zażegnać. Natomiast tak na marginesie, czy to o to chodzi, żeby brać kredyt na uprawnienia do emisji, gdzie ten system miał motywować i dawać paliwo do transformacji? Chyba odpowiedź jest oczywista. Ale co w przypadku podmiotów, które nie mają mamy, która może albo zapewnić środki albo która może poręczyć. Mamy takich podmiotów już coraz więcej. Zaraz pokażę listę. No to w takim wypadku mamy pewne w takim wypadku kiedy mamy tak zwaną zakrótką kołdrę, sposób, w który dany podmiot musi funkcjonować regulują przepisy prawa. Czyli jeżeli nie mamy wystarczających środków na pokrycie wszystkich zobowiązań, musimy je pokrywać w określonej kolejności, a tą kolejność regulują przepisy prawa. I co więcej, brak zastosowania się do do, do tych przepisów naraża zarząd takich spółek na odpowiedzialność cywilną, ale i karną. Czyli mają bezwzględny obowiązek pewnej konsekwencji w działaniu. I teraz co się dzieje dalej? Jako że w pierwszej kolejności muszą zostać spełnione wymagalne zobowiązania pieniężne, no to w konsekwencji podmioty te nie posiadają środków na zakup certyfikatów, czyli uprawnień do emisji CO2. Nie mają z czego nabyć tych uprawnień, a jak nie mają ich jak nabyć, to nie mają jakich Rozliczyć i popadają w zadłużenie z tego tytułu i w konsekwencje dalsze, o których zaraz powiem. Jakie są zatem przyczyny takiego stanu rzeczy? No bo mamy opis sytuacji na, na liczbach, danych URE, danych dość obiektywnych. E, gdzie jest źródło? Naturalne, naturalne pytanie. Skąd się bierze taka sytuacja? Po pierwsze, pierwsza, pierwsza kwestia to jest sposób czy sposoby kalkulacji taryf ciepło. Tu tak na marginesie tylko wskażemy, Szanowni Państwo, że te kraje na zielono to są kraje, które mają taryfy regulowane, czyli mają... URE i odpowiednik URE. Te na żółto to są kraje, gdzie ten rynek jest zliberalizowany. Oczywiście można zobaczyć, że to jest trochę taki podział dawny blok wschodni-zachodni, ale też to wynika z tego, że w przypadku większości krajów bloku zachodniego tego ciepła jest bardzo mało, więc nie ma potrzeby tego regulować. W przypadku, kiedy tak dużego ciepła jak ponad 50%, taki, taki urząd regulacji energetyki jednak wydaje się być zasadnym. Natomiast to ma swoje konsekwencje. Tutaj, szanowni państwo, żeby pokazać w sposób niezwykle dobitny problem, na danych jednej z zespołek, czyli ECB, wytwarzanie, dokonaliśmy swoistej intelektualnej prowokacji, którą chciałem państwu tu poddać. No bo co można zrobić, kiedy mamy zbyt niskie, kiedy mamy wynik ekonomiczny na końcu na minusie? Są dwie możliwości. Można zwiększać przychody albo zmniejszać koszty. No i trzecia możliwość, jedno i drugie. Trochę tego, trochę tego, tak żeby na koniec wyszedł plus. No i to teraz... Co z przychodami? Przychody wynikają z przepisów taryfowych, czyli z regulacji powszechnie obowiązujących, gdzie dany podmiot nie jest w stanie ich przeskoczyć. Tu nastąpiły pewne zmiany, ale tylko w przepisach praktyka się okazała, że nie podążała za przepisami. Tu mam na myśli zmianę modelu taryfowego dla przedsiębiorstw kogeneracyjnych. Z czego wynikała ta różnica, która była widoczna na poprzednim slajdzie przy danych URE? Z tego wynikała, że jest inny model taryfowy, czy był inny model taryfowy dla ciepłowni zwykłych i tych kogeneracyjnych. Tam był model kosztowy, a tu mieliśmy tak zwany model uproszczony, wbrew nazwie o wiele bardziej skomplikowany, ale to tak na marginesie. Ale co tutaj? Czyli przychodów nie zwiększymy, no bo mamy określoną moc wytwórczą, taryfę, która nam nakłada sumę przychodów i tyle. I to jest wszystko. Załóżmy, i tu jest, na tym polega ta prowokacja intelektualna, że udało się zarządowi tejże spółki przekonać pracowników, żeby pracowali za darmo przez cały rok. Załóżmy dalej, że przekonali, w cudzysłowie, maszyny czy urządzenia, żeby się nie degradowały, żeby się nie zużywały, żeby się nie psuły. Jakoś użyli swoich tutaj darów i tak też się dzieje. Przekonali samorządowców, żeby nie pobierali podatków lokalnych i w ogóle żadnych opłat. Innymi słowy, wszelkie koszty operacyjne są na zero, poza dwoma. Jedyny koszt to jest paliwo, które jest kosztem rynkowym, oczywiście. I drugi koszt opata za emisję uprawnień do, znaczy opata za uprawnień do emisji CO2. Jeżeli teraz od sumy przychodów wynikających z taryfy odejmiemy tylko koszt paliwa produkcyjnego i tylko koszt uprawnień do emisji, to już w roku 2020 mamy wynik minus milion, w roku 2021 minus 24 miliony, a w roku 2022 minus 75 milionów. W realnym życiu, Szanowni Państwo, nie da się ograniczyć kosztów operacyjnych do zera, bo nie da się ludziom nie zapłacić, nie da się nie płacić podatków, nie da się innych zobowiązań nie regulować, więc jaka jest tego konsekwencja? Taka, że ten minus musi być pokryty no, z czegoś, co się da zrobić, a da się, w cudzysłowie się da, nie kupić uprawnień, w konsekwencji nie rozliczyć uprawnień do emisji. To jest jedyne możliwe rozwiązanie. Tak jak Państwo widzicie, tu wracamy do tego przykładu tej różnicy w taryfowaniu. Czyli Pierwsza przyczyna złej kondycji finansowej firm wytwórczych jest taka, że regulowane przychody wynikające z zatwierdzonych przez URE taryf nie pokrywają rynkowych kosztów wytwarzania energii cieplnej, zwłaszcza w przypadku podmiotów kogeneracyjnych. Tą kwestię zauważyło Ministerstwo Środowiska i Klimatu w odpowiedzi na stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. MKIŚ tak zwany wskazał, że ten problem został rzeczywiście dostrzeżony. Mamy tutaj potwierdzenie, że nie zawsze umożliwia adekwatne do fluktuacji rynkowych cen nośników, energii, zmian, innych kosztów wytwarzania, zaplanowanie przychodu będącej podstawą kalkulacji cen i stawek opłat. I dzięki tej konstatacji doszło do zmiany prawa, czyli doszło do zmiany ustawy o OZE, tutaj też przy zaangażowaniu Izby Ciepłowniczej i pana prezesa, którego mamy obecnie. I stworzono podmiotom kogeneracyjnym w teorii możliwość skorzystania z taryfy kosztowej. Jak jest w praktyce? W praktyce jest tak, że kiedy jeden z tych podmiotów, czyli ECE będzie wytwarzanie Złożyło wniosek taryfowy w oparciu o model kosztowy, URE nie zatwierdziło tej taryfy, stwierdząc, że jest za wysoka, dlatego że jest istotnie wyższa niż ta, która była w oparciu o model uproszczony. Nie kwestionując żadnego z kosztów, ale twierdząc, że będzie zbyt dotkliwa dla odbiorców. A przepisy prawa energetycznego mówią z jednej strony, że mają pokrywać koszty, ale z drugiej strony, że nie mogą być zbyt dotkliwe dla odbiorców ciepła. Tutaj po raz kolejny odwołam się do stanowiska WRDS-u Katowice, który również. Potwierdził po swoim zbadaniu sprawy, że kontynuowanie sytuacji, w której taryfy za ciepło dla firm wytwarzających ciepło nie pokrywają kosztów produkcji stanowią duże zagrożenie dla stabilności dostaw. No i też wskazał na konieczność drugi postulat, który też zresztą tu jest zgodny z postulatami Izby Ciepłowniczej, ograniczenie, ograniczenie maksymalnego czasu trwania postępowań taryfowych, bo jeżeli nawet jest możliwość rekalkulacji taryfy, a te postępowania taryfowe trwa cały okres grzewczy, no to przez okres grzewczy jest produkcja poniżej kosztów wytworzenia. I, i szanowni państwo, Podobnie zrobił też wojewódzki, wojewódzki, Wojewódzka Rada Wielogu Społecznego w Lublinie. I teraz, szanowni Państwo, jedna uwaga. Tu nie chodzi o firmy. Znaczy, też chodzi, ale nie przede wszystkim. Te firmy gwarantują dostawy ciepła dla odbiorców z tego ciepła. To jest usługa, która jest w krótkim horyzoncie czasowym niezastępowalna. Nie da się, mówiąc wprost, napalić ogniska w salonie. Jeżeli zabraknie ciepła, to osoby będą marzły. I dlatego trzeba się wzroszyć o kondycję tych firm, żeby ona była co najmniej na 0+, po to, żeby były w stanie zabezpieczyć potrzeby mieszkańców i odbiorców. Co te dane pokazują? Że obecny sposób kalkulacji taryfy za ciepło, a także czas procedowania wniosków w przypadku istotnej, dynamicznej zmiany składowych kosztów sprawia, że w praktyce firmy wytwarzają poniżej kosztów. Drugi problem, drugi, drugi przyczyna, czyli mamy taryfy. Europejski system uprawnień do emisji, do, handlu uprawnieniami do emisji. Jak Państwo wiecie, UETS, jest to system, który działa w, naszym, w, na, na naszym, w Unii Europejskiej. Jego celem jest obniżenie emisji CO2. Jak to jest w praktyce z tym obniżeniem? Zrobiliśmy też taką, takie zestawienie. Porównaliśmy emisję z roku 2000 w stosunku do roku w 2002, czyli 22 lata. Przez 22 lata w Unii Europejskiej udało się w wyniku potężnego wysiłku ograniczyć emisję o 0,9 miliarda ton, co jest dość dużym wysiłkiem, bo jest to prawie 30%. Natomiast okazuje się, że w tym samym okresie na świecie łączna emisja wzrosła o 12,3 miliarda ton. Tu, Szanowni Państwo, pozostawiam Państwa uwadze i Państwa ocenie, czy ten ogromny wysiłek z perspektywy celu, jakim jest ograniczenie emisji światowej, przecież nie europejskiej, miał jakiś sens. Inny przykład, Chiny. Odwołujemy się często do, do Chin. Bardzo często słyszymy takie argumenty, że Chiny inwestują bardzo w odnawialne źródła energii, i to jest prawda. Inwestują. Natomiast to jest tylko część prawdy. Prawda pełna jest taka, że Chiny inwestują w każde źródło wytwarzania energii, bo tej energii potrzebują jak najwięcej. I wiedzą, że ile by nie wytworzyli energii, to ją zagospodarują mają pewną mądrość i patrzą daleko, jak to Chiny. I teraz, szanowni państwo, na dowód tego, żeby nie być gołosłownym, jeden, jedne z danych. W roku 2023 rząd chiński zatwierdził zwiększenie, czyli dodatkowe moce z konwencjonalnych elektrowni węglowych o 114 GW, moc zainstalowana. Dla porównania, polskie elektrownie węglowe to jest 32,7 GW mocy zainstalowanej. Żebyście mieli państwo punkt odniesienia, o czym mówimy. I teraz wracając już na grunt uprawnień do emisji. Jeżeli mamy... Czyli, żeby to zobrazować, istotnym kosztem procesu wytwórczego ciepła opartego o paliwa kopalne jest koszt uprawnień do emisji CO2. System działa w ten sposób, że jeżeli spalimy konkretne paliwo, to w zależności od rodzaju tego paliwa musimy, emitujemy taką ilość dwutlenku węgla i musimy taką ilość rozliczyć. W przypadku węgla, w dużym uproszczeniu, do, jednego, do jednej tony musimy kupić dwa certyfikaty CO2. I teraz, no i Państwo, zobaczcie, jak to wygląda cena. Jak się kształtowała cena? Cena certyfikatu jednego. Od roku 2017 wynosiła 4,94, a w roku 2022 wynosiła już prawie 97,99 prawie 100 euro. Jest to wzrost w ciągu 5 lat o prawie 1880%. Czy jeżeli istotny składnik kosztowy rośnie o 1880%, to co się dzieje z kosztem wytworzenia? No, odpowiedź jest dość prosta. Dzisiaj ta cena jest mniejsza, ona spadła do około 60 euro, 60-70% się waha i jest taka tendencja. Natomiast co ważne, mamy to wynika z różnych powodów. Natomiast za chwilę się przejdziemy, jaka jest estymacja. Czyli obecny model kształtowania ceny uprawnień do emisji, oparty jest o EUA, czyli instrument finansowy. Który, do którego dostęp mają podmioty nie tylko wytwórcze, ale i instytucje finansowe. Co to rodzi? To rodzi wysoką nieprzewidywalność ceny i potencjał naraża na spekulacje tym instrumentem finansowym, a przez to rodzi niestabilność, nie da się zaplanować kosztów wytworzenia. Zbyt niskie taryfy sprawiają, że firmy nie mają wystarczających środków potem z kolei. Jeżeli, ten, jeżeli mamy w koszcie zaplanowane 50 euro, a się okaże, że jest 70, do jednej, czyli do jednej tony razy dwa, no to się okaże, że nie masz czego tego kupić. E Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska oficjalnych udzielonych w artykule na portalu TIRE, to dotyczy akurat energii elektrycznej, ministerstwo podało, że 60% kosztów wytworzenia energii elektrycznej to jest opłata CO2, za CO2, przy czym proszę zwrócić uwagę, że było, było to podane przy cenie certyfikatu 53 euro, czyli w przypadku certyfikatu jednostkowo 53 euro, było to 60% kosztów wytworzenia energii w Polsce. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, to jest stenogram z posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw rozwoju gospodarczego, dokładnie z 11 kwietnia tego roku. W tym stanowisku podanym tejże podkomisji, przedstawiciel Ministerstwa Klimatu wskazał, że według analiz, które ministerstwo posiada, do 2030 roku jedna cena jednego uprawnienia do emisji może sięgnąć nawet 200-300 euro. No to teraz chwila refleksji. Jeżeli przy 55 euro było to 60% kosztów wytworzenia, to co się stanie z tą ceną i z kosztem wytworzenia, jak to będzie 200 albo 300 euro? Jeżeli mamy w niewielkiej, średniej wielkości, może niewielkiej, średniej wielkości, ciepłowni, takiej jak na przykład ec będzie około 400 tysięcy certyfikatów do rozliczenia rocznie, to jeżeli pomnożymy 400 tysięcy przez 100 euro czy 150 euro, no macie Państwo gigantyczną liczbę. Jaki jest skutek? No właśnie to, co powiedziałem. że Jeżeli wskaźnik, czy ten czynnik kosztowy wzrośnie tak drastycznie, to muszą drastycznie wzrosnąć ceny. Nie ma innej możliwości. Jeżeli nie mamy możliwości odejścia od paliw kopalnych, a jak pokazaliśmy wcześniej, z perspektywy całego sektora, w perspektywie kilkudziesięciu lat jest to niemożliwe, no to to musi spowodować wzrost cen. Jeżeli spowoduje wzrost cen, to pogłębi problem ubóstwa energetycznego, a dodatkowo może spowodować wielki problem w gospodarstwach. Czyli tu przechodzimy do konsekwencji. Jakie są konsekwencje? Po pierwsze, właśnie wspomniane ubóstwo energetyczne. Najpierw zawsze patrzymy na odbiorcę, na tą osobę najsłabszą, na obywatela na tego, który korzysta z tych usług, które są niezastępowalne i nie jest się sam w stanie zabezpieczyć. Mamy tu wiele, wiele osób. Szczególnie państwo wczoraj byłem na konferencji tak tytułem dosłownie minutowej dygresji, gdzie okazało się, że według badań koszty energii i ciepła dzisiaj w budżecie emerytów są na podium, czyli Jeden z pierwszych trzech kosztów i wysiłku finansowego dla emerytów, dla osób najstarszych, a przez to naj, naj, najsłabszych i wymagających największego zaangażowania ze strony państwa czy bezpieczeństwa, no to jest już podium. Czym jest ubóstwo energetyczne? Ubóstwo energetyczne to jest sytuacja, w której odbiorca nie ma dostępu do podstawowych świadczeń, jakim jest energia elektryczna i energia cieplna. Brak tego dostępu może wynikać z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, może nie być komu wyprodukować tej energii, mówimy tutaj o energii cieplnej, a po drugie, ona może być co prawda wyprodukowana, ale być niedostępna. Może być niedostępna z kolei z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma sieci, które są w stanie ją dostarczyć, a po drugie, jest zbyt droga. Jest zbyt droga. Jeżeli mamy teraz tego emeryta, który ma określone świadczenia emerytalne i teraz ceny drastycznie wzrosną, to on nie będzie obiektywnie w stanie ponieść kosztu tego opłaty za ciepło. Czyli rosnące ceny ciepła, wnikające między innymi z polityki klimatycznej, właśnie, a raczej może nie tyle z samej polityki, co ze sposobu jej realizacji. Bo tu, Szanowni Państwo, jedna uwaga. Nawet jeżeli mamy diagnozę dobrą, nawet jeżeli się zgodzimy, że należy podejmować działania na celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla. I nawet jeżeli chcemy takie działania podejmować, to jeżeli diagnoza jest dobra, to się jeszcze może okazać, że sposób leczenia jest niewłaściwy. Nawet przy dobrej diagnozie można zastosować sposób leczenia, który doprowadzi do zgonu pacjenta. Jest jak w wspólnym kawale, operacja się udała, tylko pacja zmarła. Żeby tak nie było w naszym e, sektorze ciepłowniczym. Druga rzecz. Jaka jest kolejna konsekwencja? Brak możliwości czy zdolności inwestycyjnych podmiotów wytwórczych. No bo jeżeli teraz cały wysiłek finansowy jest pochłaniany na to, co więcej, bierze się kredyty, żeby móc e, zapewnić tak jak na tym przykładzie, czy zrealizować obowiązek do zapłaty za dwutlenek węgla, czy za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, to oczywiście się ogranicza zdolność kredytową i możliwość przeznaczenia tych środków na jakieś inwestycje, które by tą emisję ograniczały. Ale mamy kolejne konsekwencje w postaci bilansowej. Te podmioty, które nie były w stanie rozdzielić uprawnień do emisji, one muszą stworzyć z perspektywy prawa rachunkowego rezerwy w swoim bilansie. Te rezerwy obciążają wynik finansowy. I na koniec rachunek zysków i strat wynosi na przykład minus 700 milionów złotych. I teraz, szanowni państwo, przy takim jednorazowej sytuacji, że tylko w jednym roku coś takiego się wydarzy, to taki podmiot na trwałe traci zdolność do jakikolwiek pozyskania środków finansowych, czy to, czy to komercyjnych, czy niekomercyjnych. Nie mówiąc już o tym, co się dzieje na przykład z udzielonym finansowaniem, jak banki reagują na taką sytuację, jak obserwują sytuację podmiotu. I kolejna rzecz, i Szanowni Państwo, tu chciałbym Państwa poprosić o uwagę szczególną, bo to jest kwestia, która jest absolutnie kluczowa dzisiaj i która stanowi zagrożenie tu i teraz. To jest, my nie mówimy o perspektywie nawet lat, a o perspektywie miesięcy. Skutkiem kolejnym nierozliczenia uprawnień do emisji jest to, że na podmiot, który takiego nie, rozli nie dokonał rozliczenia, nakładana jest administracyjna kara pieniężna. W świetle obowiązujących dzisiaj przepisów kara wynosi 100 euro i jeszcze jest waloryzowana za jedno nierozliczone uprawnienie. Czyli to jest dodatkowa opłata 100 euro. Co więcej, ta kara, czyli zapłata kary, inaczej jak to jest w zasadniczej części regulacji prawnych, nie zwalnia z obowiązku zapłaty samej samego samych uprawnień, czyli trzeba i zapłacić uprawnienia i karę. Czyli to powoduje, że mamy 170 euro, czy 160 euro według dzisiejszych cen za jedno uprawnienie do emisji. Jedna tona, dwa uprawnienia, czyli 170 razy dwa. I czy te kary są w teorii, czy w praktyce? Szanowni Państwo, przykład spółki Megatem w Lublinie. Decyzja lubelskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z 26 czerwca 2024 roku, sprzed paru miesięcy. Kara została orzeczona na ten podmiot, w wysokości 61 milionów złotych. Podmiot Megatem w Lublinie to jest podmiot, bez którego nie ma ogrzewania połowy miasta. On jest odpowiedzialny za połowę Lublina, za ogrzewanie połowy Lublina. Jak ten podmiot padnie, połowa mieszkańców nie ma możliwości być ogrzanym. Jest to niemożliwe, niezastępowalne. I co ciekawe, to jest sytuacja absolutnie kuriozalna, bo jak przypomnę, to jest podmiot, który dokonał transformacji, który zainwestował 250 milionów w źródło biomasowe. I ta kara została naliczona pomimo tego, że w dacie orzekania o karze uprawnienia zostały w całości rozliczone. Czyli podmiot rozliczył uprawnienia, po prostu się spóźnił. To jest kara za spóźnienie. Kara za spóźnienie w wysokości 61 milionów złotych. Jak Państwo myślicie, jak zareagował bank, który sfinansował inwestycje w nowe źródło wytwarzania, jak się dowiedział, że ten podmiot ma karę w wysokości 61 milionów złotych? Czy był szczęśliwy? Czy nie zażądał wyjaśnień, czy dodatkowych zabezpieczeń, czy nie zaryzykował wypowiedzenia umowy kredytowej? Mówimy o takich konsekwencjach. Kolejny przykład. Spółka ECB niezwytwarzanie. wspomniane. Jak Państwo widzieliście, widzieliście Państwo poziom niedoszacowania, niedoszacowania taryfy względem kosztów. To sprawiło, że spółka nie była w stanie obiektywnie rozliczyć uprawnień do emisji. I co się stało? Tylko za rok 2020 dostała karę w wysokości prawie 250 milionów złotych. 247, prawie 248 milionów. Co więcej, suma, żeby mieć punkt odniesienia, to suma przychodów, nie zysku, przychodów tej spółki w całym roku 2020 to było 150 milionów złotych. Czyli kara jest większa, prawie, jest prawie 150% rocznych przychodów i to w działalności, która jest z definicji skalkulowana na 0+, a w praktyce na 0-. Tu mają Państwo listę kolejnych 14 podmiotów, znaczy w tym Megatem, czyli kolejne 12, które od roku 2020 nie dokonały rozliczenia uprawnień do emisji. Znaczy, zrobiliśmy analizę, tutaj dane są publicznie dostępne, ministerstwo je publikuje, kto nie rozliczył uprawnień do emisji, tu mamy podmioty, które, które nie dokonały takiego rozliczenia. Tu mamy, Szanowni Państwo, nie tylko podmioty prywatne, jak na przykład Fabryka Papieru. Można powiedzieć, trudno, Fabryka Papieru, bardzo nam przykro, ale, ale to nie jest jakiś wielki problem, chociaż to nieprawda. Ale mamy także miejską spółkę cieplną w Ostrowcu Świętokrzyskim, bez której nie ma ciepła w Ostrowcu. Mamy miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Włodawie. Mamy Wolbrom, mamy kolejne podmioty. I ta lista jest tylko dlatego tak krótka, chociaż i tak jest bardzo długa z perspektywy ryzyka, bo z uwagi na pewną okoliczności nastąpiła zmiana zarówno uprawnie jak i cen węgla i taryfy, które były wyliczone opierały się o dane historycznie wyższe niż realne koszty i troszkę to po pozwoliło na poprawę sytuacji, dlatego rok 2023 będzie troszeczkę lepszy, ale to jest tylko nazwijmy to wypadek przy pracy. I szanowni państwo, co jest ważne? Przeprowadzono analizy prawne. Na ręce pana przewodniczącego została złożona opinia prawna w tej sprawie. Jeżeli ktokolwiek ma z państwa potrzebę, to również ją udostępnił, albo pan przewodniczący udostępni. która dokonała oceny tychże regulacji, które mówią o karze, z perspektywy po pierwsze zgodności z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a po drugie z prawem europejskim. Jakie mamy wyniki? Wyniki tej analizy są dość przewidywalne. A mianowicie te przepisy są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w takim zakresie, w jakim nie pozwalają organom inspekcji ochrony środowiska, stosownie do okoliczności towarzyszących, dokonywania tak zwanego miarkowania tej kary. Czyli, Szanowni Państwo, mamy sytuację taką, że tutaj kara jest zawsze i wszędzie i nawet nie za nierozliczenie, ale za spóźnienie się z rozliczeniem. Mamy karę śmierci za spóźnienie się z rozliczeniem. I szanowni państwo, żeby jakoś to zobrazować, absurdalność tej sytuacji. Czy zgodzimy się z tym, że istnieje dobro wyższe niż... Znaczy ja nie chcę, żeby było jasne. Ja nie kwestionuję dobra, jakim jest ochrona środowiska. Jest to na pewno jedno z ważnych, kluczowych dóbr, którym się musimy zajmować, ale są w porządku prawnym dobra o wyższej randze. Jak na przykład życie. No każdy się chyba zgodzi, że życie jest, ma wyższą rangę niż ochrona środowiska. I teraz, szanowni państwo, w przypadku przepisów dotyczących... Karania za naruszenie tego prawa, za pozbawienie kogoś życia, ustawodawca wprowadza cały szereg, cały wachlarz kar, w zależności od okoliczności, bo wie, że mogą być różne sytuacje. To może być 5 lat, to może być nawet 3 lata, a może być dożywocie. W przypadku naruszenia obowiązku rozliczenia uprawnień do emisji mamy tylko karę śmierci i koniec, nie ma żadnej innej. I organy nie mogą inaczej orzec. To takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, między innymi. Ale także, Szanowni Państwo, i tu już kończę, takie przepisy nie regulują też, po pierwsze, sprzeczne z całym orzecznictwem i dorobkiem orzeczniczym na temat administracyjnych kar pieniężnych Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a dodatkowo są niezgodne z szeregiem dokumentów fundamentalnych, jak Traktat Unii Europejskiej, chociażby artykuł 5 ustęp 1 tegoż. To stanowisko również zostało podzielone przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach, gdzie apeluje Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o pilne zmiany w zakresie przepisów regulujących sposób karania, pilne zmiany legislacyjne w tym zakresie. I podobnie wypowiedział się dokładnie w tym samym tonie Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Lublinie. Te stanowiska trafiły do, do, do Sejmu, do marszałka Sejmu między m.in., z rozdzielnika tak zwanego, bo Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego to wysyłają. Tutaj marszałek Sejmu, to jest pozytywna informacja, zapewnił w piśmie skierowanym do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, że jeżeli pojawi się w tym zakresie jakaś inicjatywa ustawodawcza, to będzie miała nadany absolutny priorytet z uwagi na rangę, jakby problemu, który, który jest poruszany. My też byliśmy, Szanowni Państwo, jako, jako stowarzyszenie, braliśmy udział w pracach Komisji Energii i Aktywów Państwowych, na którym ten temat był zasygnalizowany e, bardzo delikatnie w takim krótkim wystąpieniu, ale prosimy o to, aby się udało ten temat kontynuować. Tu mamy pismo do Marszałka Sejmu, które zostało złożone, jakiś tutaj wyciąg samej opinii prawnej, która też jest dla Państwa dostępna. Więc, Szanowni Państwo, podsumowując i dziękując za uwagę, chciałbym powiedzieć, że celem mojego wystąpienia jest zwrócenie uwagi na problem, bo ten problem jest absolutnie fundamentalny. Po to, abyśmy wspólnie zastanowili się, jak dotrwać do tych zmian, czy do, tej, do tych. No, Często bardzo dobrych pomysłów na transformację, ale musimy jakoś ten czas dotrwać. Więc dziękuję za uwagę i proszę o zajęcie się sprawą jako przedstawicieli właśnie tutaj ustawodawcy. Dziękuję. My jako stowarzyszenie wchodzimy w te postępowania, które się toczą, jako podmiot na prawach strony, stąd jest nasza wiedza. My wiemy, co się w tych postępowaniach dzieje. Jeżeli być precyzyjnym, jeśli chodzi o daty, to sytuacja jest taka, że w tym momencie w głównym, u głównego inspektora ochrony środowiska, czyli w Giosiu, zarówno wobec Megatemu, jak i wobec EC Benzin Wytwarzanie, czyli dzisiaj Zagłębie Dąbrowskie, jest rozpatrywane odwołanie na te dwie kary, gdzie decyzje Państwo widzieli. Postępowanie jest zaplanowane do zakończenia do 20, do 31 grudnia 2024. 2024. Za dwa miesiące. Ono według, oficjalnego dokumentu jest zaplanowane do zakończenia. Jeżeli te decyzje będą ostateczne i się uprawomocnią, będą podlegały wykonaniu. Będą podlegały wykonaniu. Czyli spółka będzie musiała 1 stycznia jedna zapłacić 250 milionów złotych, a druga 60 milionów złotych. Co jest oczywiście niemożliwe. W przypadku Będzina analiza pokazała rzeczywiście, że to jest temat znaczy, nie jest prawdą, że największe zaległości dotyczą tam 2021 roku. Nie. Akurat 20 dotyczą najmniejsze zaległości. Największe dotyczą lat kolejnych, bo model jest tak ukształtowany, że jest spirala. Wystarczy jeden raz opóźnić się o cokolwiek, i potem jest już brak możliwości wyjścia z tej sytuacji, dlatego że, żeby zapłacić bieżące uprawnienia, trzeba zapłacić najdawniej wymagalne. I się zaciąga kolejne długi i kolejne długi, się robi błędne koło, a taryfa nie wystarcza nawet na bieżące. To skąd zapłacić jeszcze najdawniej wymagalne? I sytuacja taka, Yy, że no trudna sytuacja historyczna yy, gdyby było tak, że Zarząd jednej czy drugiej spółki kupił sobie jacht pełnomorski i w ten sposób zmarnował pieniądze i nie, nie kupił uprawnień, to należy bezwzględnie karać i nie ma dyskusji. Ale ta sytuacja nie wynika w sposób zawiniony przez te podmioty. Ona wynika z tego, że taryfa była, nie pokrywała kosztów wytworzenia od 20 roku, co mieli Państwo okazję na slajdzie zobaczyć. Więc mówienie o tym, że, znaczy, trochę mam takie poczucie, jakby było, no trudno, jeden czy dwa podmioty, to nieprawda. To nie jest jeden czy dwa podmioty, ich punktów jest więcej, ale bez jednego czy dwóch podmiotów. Jeden tylko przykład. Z, a propos będzie no, pamiętam, e, pamiętam rok zeszły, kiedy była planowana naprawa e, usterki w tym zakładzie. I w wyniku tego, pomimo tego, że Tauron Ciepło przyjęło odpowiedzialność za zapewnienie dostaw ciepła, do końcówek ciepłowniczych nie było dostarczone ciepło. Do 5 tysięcy mieszkań w Sosnowcu brakowało ciepła przez 3 dni przy temperaturze 2 stopnie. Taka była sytuacja. Co się działo? Sztaby kryzysowe zorganizowane przez pana prezydenta Chęcińskiego, żeby znaleźć sytuację. TVP3 Katowice nagrywa filmy, jak samotnie matka wychowująca dziecko karmi zupą dziecko ubrane w czapce w zimnym mieszkaniu. Mówimy o takim sytuacji. To jest tak potężny ładunek społeczny i tak nieprawdopodobne niebezpieczeństwo pod każdym tego typu względem, że my nie możemy sobie przejść do porządku dziennego i powiedzieć, no jeden czy dwa podmioty trudno, to historia, nic z tym nie zrobimy. To jest... to. Szanowni Państwo, nie chcę używać górnolotnych słów, ale zostawienie tego tematu nawet w jednym przypadku to jest trochę jak w sektorze bankowym. Wystarczy, że jeden bank nie zapłaci depozytów, nie wypłaci depozytów swoim e, depozytariuszom, to podważa wiarygodność całego sektora. A gdyby cały, wszyscy ludzie z jakiegokolwiek banku, nawet największego na świecie, chcieli nagle wyciągnąć wszystkie środki, nie ma żadnego banku. Jeżeli jedna ciepłownia tylko padnie i przez to jakiekolwiek osoby nie będą miały zapewnionego ciepła dłużej niż jeden, te dwa dni, to podważa wiarygodność państwa jako takiego. I my mówimy o tym, mówimy o wiarygodności państwa, nie mówimy o biznesie czy dobru jakiejś firmy. Mówimy o ludziach, którzy sobie po prostu nie poradzą. I będą kolejne sztaby kryzysowe i inne rzeczy. Dlatego to nie jest temat na za chwilę, tylko to jest temat, który trzeba zrobić już teraz. Oczywiście dyskutujmy o tym, co będzie w przyszłości, to jest ważne, ale nie możemy tracić z oczu tego, co jest tu i teraz i, tra i tracić z tego, co się wydarzy w najbliższych e, kilku latach, w perspektywie, która jest dość oczywista. Dziękuję.